Cześć, witajcie, jestem Chudy, a to jest FIFA 14, kariera zawodnika, odcinek 14. Jak widzicie, Chudy wygląda trochę inaczej niż w ostatnim odcinku, a to dlatego, że przypadkiem klikłem pobierz i zastosuj twarz, game face. No i tak go trochę to odmieniło, ale w sumie nie wygląda tak najgorzej, trochę się opalił, jakby nie patrzeć, i możemy go takiego zostawić. W końcu gra w Hiszpanii, dość ciepły kraj, więc czemu by nie? I teraz dość długi czas odcinka nie było, ale już teraz mam trochę więcej czasu, myślę, że odcinki powinny być regularnie, przynajmniej taki jest plan, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy. I za chwilę widzimy się w meczu przeciwko Sabadell. I teraz małe cięcie. No cóż, będzie padał deszcz podczas tego meczu, ale mam nadzieję, że przez to gra nie będzie słabsza. Oby. A teraz Chudy tutaj... Dośrodkowanie i trafia w kartony. Świetnie. I zaczynamy mecz. Pada deszcz oczywiście, ale postaramy się zagrać dobry mecz. I oczywiście dzisiaj dwa mecze w formie skrótu. I teraz szansa dla Realu. Teraz podanie... Nie no, jakby do mnie podał, to może coś by z tego było, ale on jednak wolał sam strzelić. Ale teraz jeszcze jest Chudy, no faul. Panie sędzio, jest rzut karny może. Nie, niestety, chyba tylko rzut wolny i wykonuje Chudy. No cóż, czyżbym był najlepszy w drużynie? Chyba tak. Chudy strzela, no prosto w mur, prosto w mur, za słaby strzał. Ajajajaj. I jest Real przy piłce, jest Chudy. I Chudy, no próba strzału z daleka, jednak nic z tego nie wyszło, ale jest Real i jest gol, proszę państwa. Jamie Romero w 35 minucie zdobywa bramkę na 1-0. Chudy się cieszy, no niestety on bramki nie zdobył, ale chyba asysta była. No, czy można to zaliczyć pod asystę, bo on właściwie przypadkiem stracił piłkę, no ale okej. Niech będzie, że to była asysta. Jest Chudy przy piłce, zaraz będzie koniec pierwszej połowy tego spotkania. Czy Real zdąży wyprowadzić jeszcze jakąś jedną akcję? Teraz dobrze Chudy minął obrońców. Jest szansa, strzał z daleka jednak obok bramki i czy sędzia gwiżdże? Tak jest, koniec pierwszej połowy. Prowadzimy 1-0, no cóż, Chudy bramki nie zdobył, ale ogólnie zespół prowadzi, czyli jest całkiem dobrze. I tak się prezentuje sytuacja na innych boiskach, a teraz oczywiście tradycyjnie, jak to w karierze zawodnika, czas na pozdrowienia. Okej, mało komentarzy, żadnych prośb o pozdrowienia, ale... Pozdrawiam tych, co napisali komentarze, czyli Kamil Piekarczyk i użytkownik KBC. I to tyle. Przechodzimy do drugiej połowy i liczymy na więcej bramek i przynajmniej na to, że Chudy bramkę zdobędzie. W końcu jest napastnikiem tego zespołu. I teraz szansa dla przeciwników, ale broni to na szczęście bramkarz. I może teraz będzie szansa na kontrę ze strony Realu. 10 minut do końca tego meczu, jednak no piłka u przeciwnika. Jest Chudy przy piłce, teraz strasznie mi ocena spadła, nie wiem czemu, miałem 9-0 i nagle 8-0 się zrobiło. Już jest 8-1, ale okej, 7-9, no niestety. I strasznie zmęczony już jest Chudy, no myślę, że w kolejnym meczu możemy nie zagrać. Strasznie się końcówka popsuła tego spotkania, było słabo. I zawodnikiem meczu został Cabrera. No cóż, pewnie zawodnikiem meczu byłby Chudy, gdyby nie ta jakaś słaba końcówka. No ale cóż, no cóż. Wygrywamy 1-0, nie było dużo bramek, ale jakoś tam to poszło. I gramy kolejny mecz przeciwko Deportivo. Okej, a ogólnie jakie mamy wyzwania, tak sobie rzucimy okiem na to. Mijanie zawodników, dryblingiem ukończone mecze... W obronie nic praktycznie nie zrobiliśmy, zawodnikiem meczu 8 razy dopiero byliśmy. Podania, wypracowane okazje, krótkie podania, okej, ukończone mecze. Aha, czyli po tym meczu dostaniemy trochę tego, wytrzymałość, dostaniemy szybkość biegu i skoczność. No i tutaj znowu dostaniemy woleje i rzuty karne, okej. Trochę nam tego pójdzie po tym meczu, więc rozpoczynamy spotkanie 5 kwietnia 2014 rok. Real Madrid Castilla kontra RC Deportivo. Czemu jest początkujący? Aha, bo wiem, bo wcześniej też tutaj zmieniałem i to się nie zapisuje wtedy. Okej, kontrolowany tylko Chudy. I rozpoczynamy ten mecz. Oczywiście jeszcze wcześniej gierka treningowa. I Chudy nie trafia. Okej.
I czas rozpocząć to spotkanie. Jest Steve chudy przy piłce, teraz może być jakaś okazja na jakieś dośrodkowanie czy coś, ale nie, chudy postanawia sam wbiegać w pole karne, jest w polu karnym i strzela i trafia w poprzeczkę. No niestety nie udało się, aż pad mi zawibrował, ale okej. I przejmuje chudy piłkę, przejmuje i biegnie najszybciej jak tylko może, ale i tak obrońca go jakoś dogania, ale nie dogania go. Teraz schodzi i niestety broni tu bramkarz, ajajajaj. I 14 minuta już, nadal 0-0 i teraz kiepskie przyjęcie zawodnika Realu i piłka dla przeciwników. I teraz chudy świetnie mija obrońców, chudy strzela i bramki nie zdobywa. No otarło się to tylko o siatkę, ale do bramki nie wpadło, gola nie ma, no cóż, kiepskie dni ostatnio chudego, nie może w ogóle bramki zdobyć, ale okej, cały czas będziemy się o to starać, jest ponownie chudy przy piłce i ponownie strata. I w tym momencie mamy koniec pierwszej połowy tego spotkania. No Deportivo, można powiedzieć, trochę przeważało w tym spotkaniu. No chudy próbował, jednak nie wychodziło mu to za bardzo. Cała drużyna gra ogólnie dość kiepsko. Deportivo ma większe posiadanie piłki, słabe oceny w drużynie Realu, ale cóż, zaczynamy drugą połowę. I w tym momencie chudy leży na boisku. Czy to się zakończy jakąś poważniejszą kontuzją, czy jednak wstanie? No miejmy nadzieję, że się podniesie. Podnosi się, ale pewnie zostanie zmieniony. No zobaczmy. Dobra, już może grać, jest okej. Ale jest przerwa w grze, no i właśnie chudy opuści boisko. Tak też myślałem, no słaby występ dzisiaj. Mało akcji, słaby mecz, nie podobał mi się w ogóle, no nie wiem. Dobra, ale czekajcie. Zagramy resztę całym zespołem. 3 minuty doliczone. Czy coś jeszcze tutaj, któraś z drużyn zdziała, przejmuje piłkę Romero, jednak no stracił od razu, fuck no. W ogóle ciężko się gra tym zespołem, wam powiem. Niektórym idzie znacznie lepiej, na przykład Legia gra lepiej, Legia Warszawa jest lepsza w FIFA, na pewno. I jest dośrodkowanie Deportivo, jednak no nieudane też. I co teraz zrobią? Przejęta piłka przez Real i zaraz sędzia powinien zagwizdać chyba. Już nic tutaj nie ugramy, właśnie. Koniec meczu, 0-0. Niestety, nie udało się nic ciekawego tutaj zrobić. Chudy doznał kontuzji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, na ile przerwa i czy w ogóle jakaś... Nie będzie żadnej przerwy. Czy chudy gra w kolejnym meczu przeciwko Barcelonie? Gra. Czyli w kolejnym meczu El Clasico? Czy tak to można nazwać? No nie wiem. Barca B kontra Real Madrid Castilla. I patrzcie, chudy już ma 74 overallu. Czyli całkiem nieźle już. Powoli się rozwijamy. I okej. To by było na tyle w tym odcinku. No, rewelacji nie było. Mało bramek, słabe mecze. Ale mam nadzieję, że się nie nudziliście. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.